Cześć, Sioneczko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Imeto, dzisiaj ze mną Paleta. Siema. Witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17 na naszym kanale, naszym, moim. On jest nasz, dlatego że my nagrywamy. I tutaj się dzieje akcja wspólna. Żeby nie Wy, żeby nie Ty, żeby nic tutaj nie było. Dzisiaj plan następujący. Będziemy sprzedawać rzepak. Rzepak obecnie stoi w naszym tutaj skupie ile? 1350. Jo, 1350 i po takiej cenie będziemy sprzedawać. Poeta dzisiaj podjechał do pana Stasia, pożyczył dwie autosanki. Ja zapiłem do 12 dwie nasze autosanki, no i będziemy śmigać tym rzepakiem. Rzepaku mamy na chwilę obecną 112 ton do wywiezienia. A który to jest skup w ogóle? Polskie zboża. Ja pierdolę, daleko jak nie wiem. No dobra. Zawsze to ten sam. Czego się nie robi na dla pieniędzy. No. Nasze krowy już najebały sporo. Ogólnie za mleko do tej pory przyszło nam około 25 tysięcy. Także, no tam przez dobre parę dni oczywiście. No, także jesteśmy w miarę zadowoleni z krówek. Lecimy na polskie zboża spółka ZO. Tutaj też patrzyłem ostatnio na pole. Będę chciał kupić pole numer 17. To jest trochę oddalone tam od naszego gospodarstwa. Teraz będę koło niego przejeżdżał chyba, czy nie? Nie będę. Już w sumie mogę. Przejadę się koło tego pola, pokażę wam to pole. Tutaj na chwilę obecną są buraki, one są uschnięte. Jak gospodarz tutaj ich nie usunie do tego czasu, to trzeba będzie po prostu przystąpić do zaorania tego, ale to pole będziemy reflektować i będziemy chcieli je kupić po prostu. No, a w przyszłości też tutaj sąsiednie pola. I te pola po prostu połączyć. Mamy już fajny kombajn, dość duży. Znaczy duży, no średni, wiadomo, średniej wielkości. Dlatego tutaj będziemy chcieli to pole nabyć. Agregat mamy na chwilę obecną taki dość spory. Znaczy agregat, no talerzówkę mamy dość sporo, no mamy jedną 4-metrową, drugą 4-metrową, to jest razem 8 metrów, średni mamy 6 plus 3 to mamy już 9 metrów. No i tutaj wszelkie takiego typu rzeczy, które reflektujemy, to prawdopodobnie trzeba będzie. No zależy, jak kupimy większy ciągnik, to być może się powiększy jakieś tam nasze maszyny, troszeczkę się kupi po prostu większy sprzęt, ale to jeszcze w przyszłości oczywiście. Mam w planach kupić jeszcze większy sprzęt. Mamy środek zimy, w ogóle to spadł na chwilę śnieg. Później przestał spadać po prostu i do tej pory tego śniegu niestety nie mamy, bo stopniał niestety. Mało za ten rzepak. Szału nie ma.
No ale co, musimy go sprzedać, bo i tak cenę mamy już na zielono. Już raczej wyższa nie będzie. Zapotrzebowanie też się nie pojawiło. Peleta się chujowo modlił w tym roku. No i wyszło jak wyszło. No nie pierdol, sprzedaliśmy 4 przyczepy i jest 50 tysięcy prawie. No i w sumie jo. Nie ma co gadać. Na fakturze. Nie ma bidy. W tym sezonie idziemy w soję. Mówisz? Na tym dużym bym zaciął soję może. Coś musimy pod słomę, a w sumie zobaczymy jak to będzie przez tą zimę. Jak bydy nie będzie to. Zobaczymy jak zostanie nam słomy po zimie, nie? No. Bo jak teraz nie, no... to zrobimy kiszonkę znowu z trawy wtedy. No bo jak na razie też mamy chuj. Nie no, nie zrobimy kiszonki z trawy, bo już ogierka sprzedana. Ale nie siano kiszonki, tylko kiszonki. Aha, to tak. To chciałbyś zebrać trawę na kiszonkę? No, na BGA wejdzie. No sobie można by tak zrobić. Coś nawet. Nie? No, znaczy ja myślałem... Ktoś trzeci, jeszcze czwarty może. Myślałem o kupnie przyczepy samozbierającej na początku, ale równie dobrze można by wynająć sieczkarnię, nie? No na sieczkarnię też można by, tylko już wiesz. Tu trzeba czek do odłożenia wtedy, się przydało. No właśnie. Trzeba ludzi do roboty. Teraz to trzeba przygotować. Szczerze to nie chce mi się z 17 przesiadać na 19, bo 17 są tak fajne mody, że tutaj po prostu gra staje się naprawdę ciekawa. Jak zdążymy wyprzedać wszystkie zboża, no to jeszcze zajmiemy się karmieniem, no bo krowy niestety do tego czasu od tego czasu jak ostatnio je karmiliśmy już zdążyły pożreć wszystko. No są jak studnia bez dna. No dosłownie. Ale tu nie będzie problemu, zobacz, że już połowę tego co mieliśmy nie ma. Tak wydaje, że ciężko jest wywieźć własnymi zestawami, ale... To ile ci tam chodzi? 27 ton. 27. No to będę musiał jeszcze raz jechać. Jeszcze zostanie pewnie, kurwa. To jak zostanie tam za mało, to nie jedź już, to ja pojadę. A ty weź tam słomy wsyp krową w tym czasie. Zobaczymy, na razie tak jeszcze jadę, bo to jeszcze zostało 40 ton. No. Ja biorę tylko 9,5 tony, prawda? Zawsze coś. Co to jest? No cóż, o jakiejś przyczepce też trzeba będzie pomyśleć, no niestety. Myślałem o tandemie, ale nie wiem, czy to się opłaca. Bo nie wiem, czy nie będzie za kosztowny. Czy nie taniej będzie kupić przyczepę taką po prostu... Na pewno nie jakąś tam starą, tylko taką już po prostu odnowioną, ale ewentualnie nową, tylko nie wiem jak to wtedy będzie wyglądało,
cenowo. Ale już taką większą, no albo cały zestaw przyczep, no to już wtedy kwestia większych pieniędzy. Pomyślimy, obejrzymy. Obecnie rzepak już nie stoi tak dobrze. 284 mamy w agroplonie, także trzeba będzie teraz na agroplon już jeździć. A agroplon to jest gdzie? Po sklepie. Koło sklepu. No dobra. To jedziemy teraz na agroplon już. Jak widzicie, no, rzepak zmienia swoją cenę. Tutaj już dostarczyliśmy go dużo i dlatego cenę po prostu obniżyli. Nie ma tak zapotrzebowania, bo przynajmniej cena nie maleje. No, po prostu. Czasu trochę przyspieszę. Nawet jeszcze raz. Burak. Naprawdę nie było zapotrzebowania na żadne zboże. Poza tym były wióry, ziemniaki teraz, przed chwilą buraki teraz. No. Zgadza się. No nie pogniewaliśmy się za teraz, tak na koniec chociaż zapotrzebowanie na rzepak, nie? Chociażby nie było strachu. No ale już prawie 100 tysięcy mamy. Na fakturce? No to już ponad 200 mamy na koncie. To na pole już wystarczy. Jak tam patrzyłem, no to pole jest wystawione za około 200 tysięcy. Także troszeczkę jest pieniążków. Wiesz, czy jest sens w ogóle, żebym się ładował tu? Nie wiem, ty weźmiesz. Ja zobaczymy. Nie ma sensu, poleta. Nie ładuj się już. Jadę zawieźć przyczepy do pana Stasia i ty. Jo, odprowadź przyczepę panu Stasiowi, podziękuj. I weź teraz ten. No, sumę wrzuć, nie? A ja jeszcze jedną przyczepę polecę po prostu. Przedam. No i tak było, 100 ton rzepaku i 100 ton rzepaku nie ma.
Także szybko przyszło, szybko poszło. Jury. Wióry znowu. Dopiero drzewo sprzedaliśmy, super. No i tak, wydaje mi się, że na drzewie nie ma takich, że na wiórach nie ma takiej kasy jak na drzewie. No. To nie znaczy, że wióry nie zrobimy kiedyś tam. Można się obawić. Ja to trzeba koniecznie wynająć rębak. Ten rębak taki duży. Taśmociągiem. Wtedy napierdzielać wióry na kupę. W lesie. Już. To ja proszę zapnę po łódkę. No dobra, dobra, zapnę to śmiało. Ja już wysypałem, wracam. O, znowu najlepsza cena jest tam. No to będziesz coś tam miał. Się zmienia. Wycieczkę krajoznawczą. Jo. Teraz polecę tylko tą czerwoną autosanką. Zawiozę. No i wrócę, to pomogę ci w tym karmieniu, nie? Ja wodę im jeszcze dam na razie, póki co zimno. No i możesz jeszcze jechać po wodę, nie? No, no spokojnie. Mi się jeszcze trochę zejdzie, bo dopiero wracam z Agroplona. Prawie na maksa, ale przywiozłem już. Przywieź beczkę, żeby było po prostu, nie? No, będzie stało. Woda jak się ustoi, to lepiej smakuje. Lecę z ostatnim transportem rzepaku. Trzeba będzie jeszcze łąki nabić. O właśnie.
No bo Kurde, to na jeszcze. wiosnę trzeba będzie kosić. No. Myślę, że pierwszy pokos, nie wiem, co, czy dwa pokosy zrobimy się na kiszonkę? Będzie można pomyśleć o tym, no bo na pewno będę chciał kupić przyczepę samozbierającą, to raz. A dwa, no to... A jak w ogóle wygląda wydajność krów, jeżeli chodzi o... Wydajność, gdzie to jest wydajność? Nie ma wydajności? Nie ma wydajności. Wydajność to jest zdrowie, czyli 56% zdrowia. Nie ma wydajności. Nie ma wydajności, Nie czyli wydajność się po wiem, dlaczego prostu... się nie chcą rozmnażać. Patyny nie ma, to nie ma, to rozmnaża. Jo! Jakby patyna był, to on by tam wie. Bo patyna dzisiaj... Bo dzisiaj... Ma wycieczkę krajoznawczą. Jo! Znaczy ogólnie to patyna to jest taka... To jest taka... Osoba... Która się nadaje do wszystkiego. Do tańca, do różańca. I po prostu często wykorzystuje go. Tak. Polski youtuber wykorzystuje swoich ludzi. Wykorzystuje go, otóż moi drodzy, do rozmnażania. Do rozmnażania krów. Do produkcji 500 plus, a jeszcze do produkcji jajek oczywiście. Bo ja mam dużo kur i one się często niosą, ale wiadomo, no koguta już paleta rozjechał parę lat temu, także no wyszło tak, że teraz patyna przejął jego rolę. No wiadomo, chłopak ma swoje potrzeby. Powiedziałbym, że nawet jest uzależniony od kurzego ruchańska. No. I tak tego nie obejrzę do tego odcinka, to co ja się przejmuję? To trzeba poinformować wszystkich na grupie, że grupowe nagrywanie, ściana kieszonka i potrzeba jeszcze dwóch typów. To już na pewno nie dzisiaj. No dzisiaj to już na pewno nie, no bo kto ci przyjdzie o tej porze? Same zrobienie siano kiszonki to jest 2 godziny. A jeszcze zebranie? Znaczy przygotowanie siana to jest 2 godziny. My to nie musimy siano, tylko trawę. No, trawy. Trawy, siano, jeden chuj tam. Koszenie, zgrabienie, no. Korzenie i zgrabienie, to no, do tego możemy być we dwóch. Jo, ale jeszcze dzisiaj muszę się rozejrzeć w internecie za sprzętem i myślę, że pojedziemy jeszcze tej zimy po sprzęt, wiesz? Weź tam na fakturze, zobacz ile tam wyszło tego, już tak wiesz, zaokrągli ładnie. Do równych pięćsetek. 147 147 tysięcy, ale tysięcy czy w sensie i tysięcy pół? siedem. 7, no dobrze. Tysięcy. Czyli na chwilę obecną byśmy mieli 271 tysięcy na koncie. 271 tysięcy, moi drodzy, na koncie. Bardzo dobrze. Jestem mega zadowolony z tego powodu. I wiesz co ja teraz zrobię? Albo Co? nie zrobię tego jeszcze. Później to zrobię. Później kupię pole. A, bo chciałem już teraz jechać, ale na razie jeszcze czego nie będę kupował, bo myślę, że gospodarz może usunie te buraki. To już mieli po prostu z głowy. Wiesz co chodzi? No szczerze nie chce mi się tego orać. Znaczy no tak czy siak trzeba zaorać, ale no buraki chujowo się ora. O, 1000 złotych przyszło. Za co?
Za jojka. To jojka 1000 zł? Cię chuj. Dopisz te. To nie będę dopisywał, bo to akurat na przegląd i te, na przegląd i paliwo, nie? Ja zawsze co sezon odliczam tysiaka za paliwo i przeglądy. Bo wiadomo, że to wszystko musi być uczciwe, a nie tak. Bo przeglądy były tutaj robione w tym roku już, na zimę. Także po prostu trzeba odliczyć pieniądze już. O kurde. Zepnij pod paszowóz. Jo, już jadę. Ile mamy czasu jeszcze? 4 minuty. Nie, to zawsze coś. No jak nie skończymy w tym odcinku, no to się po prostu dokończy poza odcinkiem. Trudno. No i kolejny już coś innego pokazywał. Jo, jo. Proszę, proszę kłaść. Poeta specjalista widzę. Oj, oj, oj. A spokoju, ale... Zamieszanie głową w bigosie było. 11 ton w paszowozie. Także jeszcze dwie łyżki. Jak kładę, to też tak komicznie wygląda? Nie wiem. Dobra, już się nie czepię. O kurde, aż mi zajebał. Poprzestawiałem cegły w magazynie, żeby... Sypniemy. Ile tam mamy? No jeszcze trochę trzeba. Paleta.
że dobrze się bawisz. Dobra, dawaj ją szybko, bo trzeba kończyć odcinek. Ja pierdolę. Przerzuciłem. Daj mi to pieniądze. Kiżonki się tak nie da. Dajcie mnie łopatę. No szkoda, dajcie mnie łopatę. To ażeś wieloletnia. Domieszamy tę tą paszę, jeszcze jeden paszowozik, gdy będzie już wszystko na zielono. Ukrówek. Bo one się nie mnożą dlatego, że są niezdrowe, wiesz? No to nie ma znaczenia. Serio? No to nie wiem. Po prostu nie ma byka. I tyle. Nie ma samca. Jo. Alfa. Czytaj Jakuba Patyny. Czy no? Co, bo on dziś rucha dziewczyny, a nie krowy. Ha! Nie ma samca Jakuba Patyny, bo on dzisiaj rucha dziewczyny. Ha! To się tak wszystko ze wszystkim rymuje, że ja pierdzielę. Cofnę tym wozem, tutaj wrzucę i tyle, ile wejdzie już. No i coś, będziemy się żegnać w tym odcinku już. Cofnę nim trochę dalej, zostawię go już tam. Pewnie z pół jeszcze wejdzie. Albo nawet cały. No, no chyba nawet cały wejdzie. Jęk. Idealnie też. Przyszedł cały. Trzeba będzie tu posprzątać trochę, dlatego może ja wyjadę tym ciągnikiem stąd. Poszedł się postawić gdzieś tutaj. Na chwilę obecną. No cóż, ja już dziękuję wam oczywiście dzisiaj za oglądanie. Oczywiście zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji na kanale, dzwoneczka oczywiście, żeby być na bieżąco z filmami. Ode nas to wszystko, pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem. Na razie, cześć! Poleta. Pożegnaj się. Mera.